Witajcie, z tej strony odkrywca Adik, to jest właśnie drugi odcinek z serii Vintage Store. Tak, pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się zbudować taką jakby ziemiankę. Oczywiście ta ziemianka to nie jest pierwsza klasa chałupa, bo w każdej chwili może nam je spaść ziemia. Znaczy, wolałbym to uniknąć, bo możemy stracić HP. A poza tym, no, znaleźliśmy ogólnie miejsce, gdzie możemy się osiedlić, gdzie możemy założyć naszą farmę, no i ogólnie szeroko pojętą gospodarkę tutaj rozwinąć. Dobrze, że są tutaj kury i ogólnie kury i kogut jest bardzo blisko nas, to będzie mniej łatwo, aby je złapać, aby zrobić tutaj hodowlę kur w przyszłości. Czyli zrobić taki sobie kurnik, ale najpierw tak, zajmiemy się w tym odcinku po pierwsze zdobycie oczywiście większe ilości pożywienia, czyli jakieś tam polowania, czy na przykład zdobycie kolejnych jakichś tam roślinek czy jagódek. A może też w dzisiejszym odcinku zrobimy jakieś podstawy, jeśli mowa o naszą farmę, ponieważ udało się nam się znaleźć i to jest dość wartowne, bo to praktycznie gdzieś tutaj są czarnoziemy. O, no właśnie, tutaj są czarnoziemy, czyli to jest najlepsza gleba, jaka jest dostępna w tej grze, więc mamy ogromne szczęście na początku. Ogólnie ta cała seria idzie na razie z wielkim szczęściem. Tak samo jak zdobyliśmy ten węgiel kamienny. Także tak to się prezentuje. No i też bym chciał się postarać, aby stworzyć taki koszyczek tutaj, abyśmy mogli tutaj przechowywać nasze itemki. Bo ta obecność ilość miejsca to, no jest, powiedzmy sobie szczerze, że jest to bardzo malutko ilość miejsca. A więc tak, to może najpierw my się zajmiemy poszukiwaniem tego skrzypu. Znaczy nie skrzypu, a pałki wodnej. A co to jest skrzyp? Skrzyp polny jest wykorzystywany do robienia apteczek. Czy tam, jakby to powiedzieć, opatrunków leczniczych. Oczywiście są tutaj różne klasyfikacje opatrunków. Możemy zrobić opatrunek też skrzypu polnego, ale do tego dodać na przykład miód, plus też siarka. Także takie to są zabawy z tym. Zobaczmy, czy te jagódki tutaj fajnie wyrosły. O, jest tutaj żurawinka. To będziemy mieli jakiś tam malutki posiłek. Jaka jest godzina ogólnie? Jest 12 na razie. No cóż, mogło być gorzej. Jeśli ja dobrze widzę, to chyba tam dalej jest czarnoziem, chociaż może mi się wydawać. Ale tak. O, widzę, że kolejne zboże miedzi jest tutaj, więc ja już sobie tutaj oznaczę na mapie. Miedź. To będziemy mieli kolejny punkt wydobycia. To ja sobie już to zbiorę. I oczywiście mamy jeszcze tutaj obsydian. A, i taka ciekawostka. Czym się różni obsydian od krzemienia? Po pierwsze, lepsza wytrzymałość narzędzia. A po drugie, szybciej kopie, szybciej... Ogólnie, większe obrażenia bloków, czy większe obrażenia stworzeniom. Przeciwko stworzeniom. Także tak to się prezentuje. Dobra, troszeczkę jagódek mamy. Nie widzę nigdzie tych pałek wodnych, a szkoda, bo bardzo by się przydały. No, także na czym byśmy się teraz skupili może? Może na tym, abyśmy najpierw wykopali troszeczkę czarnoziemu. Nie wiem, gdzie jeszcze bym postawił farmę. Może bym wykorzystał te tutaj pole z tą wodą. To byłoby nawet idealnie. Chciałbym mieć stąd kogut. Tutaj jest kamień bazaltowy. Czekajcie, gdzie by ten czarnoziem? Aha, tutaj. Mamy oczywiście łopatę. To sobie już to wykopiemy. Oczywiście, zanim ja zacznę kopać, znaczy zanim w ogóle zaczniemy robić uprawę, to i tak trzeba to jeszcze zabezpieczyć poprzez właśnie wybudowanie płotu, aby nam królики nie zeżarły plony. Dlatego wolałbym uniknąć. O, i właśnie o tym mówię, że w każdej chwili może na nas spaść ziemia, na naszą mortkę i możemy stracić nawet dość sporo HP, bo to zależy, jaka duża może być lawina. Może być taka lawina, która może nas po prostu zabić od razu. Aby gdzieś zrzucić do jakiejś dziury głębokiej i też możemy zginąć oczywiście. Dobra, mam troszkę już tego czarnoziemu. Jeszcze więcej tutaj jest do wykopania. O, jeszcze tutaj się kryje. A, i tutaj jeszcze mamy. Dobra, czyli takie podstawy już powoli będziemy robić. Jakby tutaj ogarnąć tą farmę?
Na pewno trzeba będzie zrobić płot. Podstawę płot, to już wam pokażę, jaka jest receptura na płot. Ale powinno być płot. Gdzie mamy tutaj taki płotek? Tutaj jest ten lepszy płot. A właśnie, jeśli mowa o deski, to zanim możemy w ogóle robić deski, to najpierw trzeba mieć przetopiony metal, abyśmy mogli wtedy zrobić oczywiście... A co? A mianowicie piłę. Za pomocą piły możemy robić. No, możemy takie coś właśnie wyrobić. Jest to dość kosztowne, bo wymaga kłodę i patyki. Z patykami jest o tyle gorzej, że trzeba się namęczyć, aby je zdobyć. A z kłodami to już nie jest tak źle. Taka ciekawostka, jak łatwo rozpoznać, gdzie są te patyki w tych krzakach, a mianowicie gdzie... Może znajdę tu takie przykładowe krzacze, gdzie jest na pewno patyk. A trochę nie ma tutaj jakby losowości, tylko jest taki konkretny krzaczek, który posiada w sobie patyki i nawet to widać. O, jak na przykład ten. Widzicie? I w tym wypadnie na pewno patyk. No dokładnie. Ale też tutaj wykopuję, aby już troszeczkę oczyszczać ten obszar, żeby było trochę tutaj miejsca. Rzecz jasna. No, ale oczywiście zanim my w ogóle tutaj budujemy, znaczy zanim zaczniemy budować tą farmę, to ja troszeczkę wyrównam teren, na przykład w tym miejscu. Mniej więcej jakoś tak i troszkę od tej strony. Przy okazji tą ziemię wykorzystamy. Oczywiście ta ziemia będzie teraz spadać. Więc to nic nowego. Dobra, powoli i tak już nie mamy ziemi. To możemy i tak później to wykorzystać do wyrównania terenu wokół naszej bazy. Więc może na razie tym się troszkę zajmę. Mamy jakiś tam zapas żywności. Mały, ale zawsze jakiś. Aha. I chyba mi zakopało troszkę domu. Dokładnie. Troszkę domek został podkopany. Ojoj. Mogę to wykopać, czy zaraz wszystko zleci? Dobra, mogę to wykopać na szczęście. Ale tak, trzeba właśnie też uważać. Troszkę to wykopię. W ogóle się tak zastanawiam, gdzie tutaj w pobliżu jest łatwe dostępne zboże gliny. Bo to też bardzo się przyda w przyszłości, na przykład pod ceramikę. Która jest bardzo istotna, jeśli mowa o rozwój technologiczny. I najlepsza glina to jest oczywiście glina ogniotrwała. Ale na razie nigdzie ją nie spotkałem. Prawdopodobnie poszedłem w odcinku, gdzie się ją spotkałem w osobnym miejscu, ale nie zaznaczyłem tam obszar na mapie, więc na razie nie wiem. A co to jest w ogóle? To na pewno jest bazalt, ale czy to jest piasek bazaltowy? Chociaż wątpię, ale można sprawdzić. I rzecz jasna musimy też uważać na wilka, bo nie chciałbym spotkać wilka. Bo jak nas zabije, to prawdopodobnie zostaniemy wyrzuceni gdzieś w losowe miejsce. O, a to jest piasek jednak. Ciekawe. O, to troszkę więcej żurawiny. Czyli troszkę większy zapas żywności. Co my tutaj mamy jeszcze? Widzę, że tam są rośnięte zboże, które możemy zebrać. I to jest żyto. Dobrze. No, troszkę żyta. Troszkę też nasion. Tutaj... A, jest kolejne. Troszkę tak chamsko ukryte, ale zawsze jest. Oczywiście są później narzędzia, które lepsze są, jeśli mowa o wydobycie tych liści, czy w ogóle usuwanie tych liści, a mianowicie są nożyce, ale żeby wytworzyć nożyce, no to potrzebujemy metal. Czyli musimy przetopić minimum miedź. Więc tak się też zastanawiam, czy może w dzisiejszym odcinku zaczniemy wytwarzać węgiel drzewny, aby w przyszłości rozpocząć wytapianie. Bo ten węgiel kamienny, no troszkę mi szkoda by go wykorzystać pod wytopienie miedzi. A z tego prostego powodu, abyśmy mieli w ogóle stal, to żeby wytopić stal, to jeszcze potrzebujemy koks. I na przykład węgiel kamienny byłby idealny, bo trzeba najpierw go wzbogacić, aby później powstało to paliwo hutnicze. O, dojrzały len, no to będziemy mieli też, no właśnie, włókna liniane. To jest bardzo istotne. I mamy też pierwsze nasiona. A, tam tutaj, abyśmy mieli troszkę więcej miejsca dzięki temu. Może troszkę tutaj posuwam.
No i na razie. O, kolejny szkolnik. Może od kolejnego dnia to wyrośnie ta orzypałka. I może wtedy wytworzymy ten koszyczek. A tutaj jest ten kwarc. No to nie jest jakoś istotne dla nas. Oczywiście w kwarcu jest szansa na to, że możemy spotkać srebro lub na przykład złoto. Też ten kwarc nie może być taki byle jaki. Oczywiście też kwarc jest w przyszłości potrzebny, na przykład do wytwarzania. A, to kłuska mała. Na przykład do wytwarzania szkła, czy na przykład lepszych cegieł, które będą bardzo potrzebne na przykład do pieca hutniczego jako składnik. Na razie taki pustawy ten obszar. O, ale widzę, że orzypałka jest tutaj. No to można ją wydobyć. Jeszcze wykorzystamy ten nóż do końca. O Jezu. O Matko Boska, jakie wielkie góry. Ale cieszy mnie ogólnie, że ten obszar jest stabilnie temporalnie, więc ta zębatka nie spada, bo wtedy, kiedy zespiliśmy się pierwszy raz, wtedy w ogóle, kiedy zaczęliśmy tą serię, no to obszar startowy był taki dość pechowy, bo dość szybko nam spadała zębatka, więc tam był cholernie obszar niestabilny temporalnie. Może mi już wystarczy ta orzypałka na wytworzenie dzisiaj koszyczka? Najwyżej to się okaże. O, tutaj mamy kolejne jagódki do zebrania, czyli zawsze więcej żywności. To jest jakieś nasionko brzozy, no bo tutaj sobie ją zasadzę. Trochę więcej. Hop. A to porzeczka jest, no to już ją zjem od razu. Zawsze troszkę odnowienie głodu. A to jest chyba rzepa. Dokładnie. Rzepa też jest o tyle fajna, że ona dość długo wytrzymuje. Też jest idealna na zimę. A co to tutaj mamy? Tutaj mamy. A, tą jaskinię i chyba jakieś zwierzę tam wpadło. Tak mi się wydaje. Więcej obsydianu. Dokładnie? Coś mi się wydawało, że to coś tam siedzi. A, o, kolejna orzypałka. Nie wiem, czemu mówię na tą orzypałkę, a powinna to być tylko ta pałka wodna. Może zostaniemy przy tej pałce wodnej. No, przy pałce wodnej zostaniemy. Jak już w pierwszym odcinku zacząłem to tak nazywać, to już niech tak pozostanie. Tam też są jakieś dziwne szczyty. Jak ta moja łopata na przykład? A, łopatę to ja straciłem, no to może wytworzymy sobie łopatę. Tak tutaj, w tym miejscu. Proszę bardzo. I pójdziemy po troszkę ziemi, aby tam troszeczkę wyrównać ten obszar. A tutaj w przyszłości, albo już jest żywica. Żywica jest później potrzebna do urządzeń mechanicznych, czy ogólnie do mechanizacji naszego przemysłu. Aby na przykład kowadło mogło automatycznie pracować, czy inne też sprawy, tak? Żywica będzie dość istotna w późniejszym etapie rozgrywki, ale ją nie biorę, ponieważ mamy problem z ekwipunkiem. Powoli noc się zbliża. To oczywiście mi się to nie podoba. Ale no nic na to nie poradzimy. O, troszkę tutaj wyrównam. Może być tak. Jeszcze trochę tu. Teraz mógłbym troszkę to obudować. No właśnie. Trzeba na to uważać. Muszę tą orzypałkę przesunąć, więc można użyć do tego noża, aby nie uszkodzić korzenie. I najwyżej gdzieś ją przesadzimy. Ona też może rosnąć oczywiście na glebie, nie musi być w wodzie konkretnie. Czyli możemy na przykład ją dodać tutaj. Dobra, to chyba już na początku bym troszkę położył, albo jeszcze bym tutaj wyrównał.
Nigdy nie wiadomo, czy może tutaj królik doskoczyć, więc dla bezpieczeństwa i dla spokoju psychicznego troszkę jeszcze to tak przedłużę. To wyrównanie. I żeby jeszcze tak było trochę ładniej, to jeszcze tylko tutaj dam. Dobra. Czyli tak, glebę możemy tak postawić, czyli... Nie! Cholera jasna. Teraz pochodnie muszę schować, bo inaczej mi pochodnie zgaśnie. Dobra, czyli widzę o to, że jeszcze muszę bardziej wyrównać ten obszar, bo to nie będzie takie proste, zwłaszcza jak włączyłem tą fizykę. Jakaś świnia się tam zezwała. Dobra, na razie takie małe poletko powinno mi wystarczyć, nawet chyba o takiej długości, chociaż może jeszcze bym tak dodał. O, proszę bardzo. Jeszcze tak tutaj. I w sumie na razie tyle. I tutaj bym już tak ukończył tą ziemią. O, bo nie chcę całego jeziora obudowywać. Po pierwsze, byśmy musieli tony ziemi wydać na to. Po drugie, by to dość dużo czasu nam zajęło. Jeszcze nie jest do końca taka noc, więc może bym jeszcze zebrał troszeczkę tej trawy. Drewna na razie nie zbieram, ale jeśli mowa też o opał, to też się nie martwię, bo w poprzednim odcinku nawet zebraliśmy nawet dość ciekawy zapas tego drewna opałowego. O, nóż się też skończył, więc w sumie jak my tam zapalimy ognisko, to przy okazji wytworzymy już... No, wytworzę przy okazji nóż właśnie ten obsydianowy. Tylko jeszcze troszkę ziemi zbiorę, ponieważ musimy się zabarykadować. Ale nie tak. Ale go dosłownie nie tak. Proszę współpracować. Dobra, może być tak być. Teraz mogę troszkę to zapalić. Tylko bym potrzebował coś dodać. Może być nawet ta paproć. Dobra, troszkę drewna. A. To tak bardzo wystarczyło, ale dobra, mamy jeszcze tu temperaturę, więc się zapali. My przy okazji zjemy. Prawie jestem całkowicie już najedzony. Jeszcze troszkę tej żurawiny zjemy. I proszę bardzo, dobra, to już mamy. Tak. Może... Orzy pałka. Nie chcę na pewno ręcznego koszyczka, abym chciał właśnie zobaczyć recepturę na to. Aha, czyli tak to się robi. No to ciekawe, czy nam wystarczy w końcu. Oj, a może? Dobra, udało się nam wytworzyć w końcu koszyczek trzcinowy. I dzięki temu możemy tutaj schować nasze skarby, jak na przykład węgiel kamienny, to miedź, włókna. I w sumie mogę też nawet nasiona te schować. Nie ma to dużo miejsca, no ale lepszy ryc niż nic. Rozpałkę bym sobie zostawił, ale to może pałkę może bym już schował. A broń to przygotuję. No, już całkowicie ciemno się zrobiło. Co my tutaj mogę zrobić? A, ten nóż obsydianowy. I widzę, że i tak łopata mi się kiedyś się skończy, więc chyba jeszcze bym zrobił dodatkową łopatę obsydianową. Tak, która by mieć już w zapasie. To jeszcze łopata. O, proszę bardzo.
Czyli tak, po pierwsze łopata, po drugie ostrze, czyli ten nóż obsydianowy, a po trzecie, która jest godzina? A, 20. Czyli pewnie bym się gdzieś tak się obudził 3 rano. Dobra, poczekam jak będzie równo 21. Czy ja coś tutaj mógłbym jeszcze schować? Nie. A to spójrzmy może na mapę, nasze okoliczne obszary. Może z tej mapy można też zobaczyć, czy coś tutaj się kryje. Na przykład jakieś ruiny, albo coś w tym stylu. A tutaj w ogóle widać nasz czarnoziem. Ten, który tam położyliśmy. Oczywiście też jak na czarnoziem nie wystarczy do końca, to jeszcze możemy wykorzystać rzecz jasna glebę średniej jakości. Ona też będzie nawet idealna pod uprawę. Najgorsze to oczywiście ta rzecz jasna gleba niskiej jakości. Ale widzę, że raczej na mapie nic nie widzę ciekawego. Szkoda. Liczyłem na jakieś tutaj ruiny w okolicy. Chociaż może coś tutaj jest. Chociaż nie wiem, czy to jest ta góra. No cóż. O, 21:31. Dobra, to idziemy spać. Także dobranoc. Więc kolejny dzień mamy za sobą. Mogłem chociaż wyłączyć te ognisko radowe. Bo troszkę to paliwo się. Aha, słyszycie to? To są właśnie potwory. To co, będziemy pierwsze starcie z nimi? To musimy szybko wejść. O Jezu, serio, aż tak blisko. Wyba jest. A, i jeszcze tak. Dwie wyby koło nam, nie? Musimy uważać, bo one właśnie rzucają tymi kamieniami. Mogłem jeszcze rzucić, ale wolę już go trzymać na daleko. Okej, mamy dwóch zabitych, jeszcze był trzeci gdzieś. No i to jest podstawowy jakby mob, czy potwór, który nazywa się właśnie Drifter. I to jest oczywiście Drifter powierzchni. Są oczywiście jeszcze inne poziomy Drifterów, które są o wiele bardziej groźniejsze. Na tyle groźne, że mogą nawet nas zabić na strzała, bez pancerza. Ale to jest taki podstawowy przeciwnik i z nich czasem wypadają włókna, zębatki, czyli waluta, albo najbardziej... O, widzę, że wywa zniknęła. Albo najbardziej pożądana rzecz, czyli zębatkan temporalny. Co to jest? No to wam opowiem, jak to zdobędziemy oczywiście. Ale to jest bardzo istotny przedmiot, ale widzę, że... świnie nam nic nie dały. Przyszły tutaj, aby mi podokuczać, bo obrzucili mi jeszcze kamieniem. Tak więc, no cóż. Ale w ogóle widzę, że wszędzie gryba jest niskiej jakości. Taki coś ten biom pechowy jest. A to niedobrze, bo ta gryba jest naprawdę bardzo do chrzanu. Dosłownie. No cóż, mam nadzieję, że w przyszłości... gdzieś tutaj spotkamy lepszą glebę, na przykład średniej jakości, albo znowu czarnoziem, jak wcześniej. Ale na razie gra nie chce mi nic pokazać w tej kategorii. A to jest... A, szopracz. Też cieszę się, że nie spotkaliśmy wilka, ale może ja nie będę krakał? Bo tak troszeczkę nie chcę zginąć. Oczywiście jest taktyka na wilka, bo w przypadku, że ja mam tylko jedną włócznię, a może jak mam tylko jedną włócznię, to jeszcze zrobiłbym drugą włócznię, którą bym na przykład rzucił. Wtedy mam większe oczywiście obrażenia, a drugą bym użył jako do walki z wadziu. Więc sobie jeszcze jedną wytworzymy. O, proszę bardzo. I co, na razie może... Na pewno bym się skupił się na poszukaniu chociażby gliny. I oraz jeszcze bym skupił się na szukaniu... Nie, nie kwarcu. Gleby. To zróbmy taki rekondensans i chyba to jest torf, jeśli się nie mylę. Czyli to jest paliwo. Lepsze oczywiście od drewna opałowego. Ale niewystarczające, aby na przykład przepalić miedź. Troszkę się boję tak przy tym kopać, bo każdej chwili ta ziemia może na mnie spaść. Co raczej
Byłoby pewnie o pokarnych skutkach, jeśli mowa o moje HP. Zwłaszcza, że my nie mamy tych to znaczy nie. Nie mam w ogóle tych opatrunków, aby się wyleczyć. Czyli tego skrzypu polnego. Ale chyba, no, zbierzemy troszkę tego torfu. Zawsze się przyda. Zawsze to poprawimy sobie sytuację, jeśli mowa o zasoby paliwowe. No bo jeszcze tylko ten tutaj tak wykopię. No i to też może oczywiście opaść na nas. Więc też musimy na to uważać. Aha, troszkę się wykopałem. No i trzeba też uważać, jak się kopie. Okej, łapa ta się zepsuła, no to raczej to było do spodziewania się, i tak już miała niską wytrzymałość. A to jest chyba... aha, czarna pożyczka. Weźmiemy, bo i tak jesteśmy trochę głodni. Ale trochę bardzo. Czyli szkoda, że to nie był czarnoziem. Ale może zobaczmy tutaj w okolicy. Może coś tutaj jest? Aha, gdzieś w wilk jest w okolicy, bo było słychać wycie. Mam nadzieję, że go nie spotkamy. Oczywiście to też zależy. Jak wilk jest najedzony, nas nie zaatakuje. No pod warunkiem, że się zbliżymy do niego albo do ich młodych. Albo do jego młodych. To wtedy może nas zaatakować, a tutaj chyba... Dolina... Może pałki. Okej. Nie będę narzekał. Jezus Maria! Okej, nie zabrał nam HP. Ale troszkę się wystraszyłem. No, i trzeba też uważać, jak się chodzi po górach. Bo później mogą być takie imprezy. Jak teraz. Oczywiście nie będę was teraz męczył tą orzypałkę. Troszkę ją zbierzemy. Chociażby może na kolejny koszyczek. Uważajmy też na pokładnię. Nie chciałbym, aby ona zgasła. No i oczywiście spokojna muzyczka się odpaliła. Jeszcze więcej orzypałki. Mamy już 16, ale to jeszcze nie jest to wystarczająco. Tu też jest gleba niskiej jakości. Więc troszkę gorzej. Obsydian. Czy potrzebujemy więcej? Nie ma takiej potrzeby. Może mi to wystarczyć nawet. Ta ilość. Słyszę piskraki, tam jest wyrwa. Jest szansa na to, że może potwór się zespić. A czy wyjść z tej wyrwy. Ale to raczej rzadko się zdarzało. Ale tak, mamy już raczej na kolejny ten koszyczek. O, a tam właśnie była lawina. I to dość sporawa. Dobra, to może zawrócimy w nasze okolice. Na razie, jeśli mowa o progres technologiczny, to będzie dość powolny, bo musimy to wszystko znaleźć na spokojnie. Więc też się nie dziwcie. Na razie będzie tak jakby troszkę spokojnie, troszkę tak powolnie. Ale później, jak zdobędziemy minimum chociażby technologię wytwarzania miedzianych narzędzi, to wtedy może zaczniemy eksplorację. Oczywiście nie tak zakrojoną skalę, ale jednak eksplorację chociażby tych jaskiń. W poszukiwaniu właśnie lepszych ród. Fajnie byłoby gdzieś spotkać też glinę. Chyba była kolejna lawina.
To jest pewnie. No właśnie, to jest torf. Tutaj mamy rzepę. To ją zbierzemy. Troszkę sobie zjem jagódek. Bardzo ciekawa góra i też potencjalnie mogą być tam ciekawe jaskinie, czy może nawet widoczne zboże. Tylko boję się o zębatkę, bo przy takich górach zazwyczaj Legion jest niestabilnie temporalnie. Rzadko można spotkać takie góry, które są jakby obszarem stabilnym. O, a tam widzę glinę, ale chyba to jest ta słabsza glina, czyli ta niebieska. Ale chyba na nasze potrzeby na razie wystarczy, chociażby na ceramikę. No, to jest niebieska glina, ale ona wystarczy. Oczywiście, jeśli mowa o wytwarzanie, w ogóle lepienie ceramiki, to jest bardzo łatwa sprawa, tak samo jak już, żeby przepalić to. To też jest bardzo łatwa sprawa. Ile mamy? A, prawie tak, no to na nasze potrzeby na razie to wystarczy. Jest też to. Też to jest dość łatwo rozpoznawalne miejscu. Ale kurde, nie pamiętam, żebym spotykał takie góry vintage. To mi się przytrafiło właśnie na tej serii. A co to? O, myślałem, że to Czarnoziem to jest bazat. A to zły bazat. Takie niebezpokojne obszary. Tutaj właśnie była lawina. Okej, więcej czarnej porzeczki. Teraz potrzebuję bardzo dużo tej ziemi ze słomą. Chociażby może na tą farmę nawet. To byśmy szybciej ją obudowali w końcu. To jest godzina 10. A jaka jest tutaj temperatura? 11 stopni. Mam wrażenie, że gdzieś jesteśmy na północy, a troszeczkę mnie to obawia, bo wtedy mogą być dość groźne zimy, czy nawet bardziej surowe. Ale mam nadzieję, że to po prostu taki zimny maj i Lep. Tak, ja próbuję mnie zabić. O, orkisz. Tak przy okazji. Już nie ma miejsca w wychybunku. Tutaj kolejne orzypałki. To może wróćmy już do naszego domu. I tam może zaczniemy wytwarzać chociażby niektóre podstawowe rzeczy. Chociażby może nawet tą glinę ze słomą. Czyli by musieli tak wykopać troszkę tutaj tej ziemi, ale to wykopiemy przy naszej bazie, bo i tak planuję tam troszeczkę wyrównać teren. No i oczywiście trochę więcej trawy by się przydało. A do tej ceramiki to też musimy takie specjalne pomieszczenie wybudować, ponieważ jak ty to będzie się jakby opalało, to gdyby przyszła pogoda i byłoby deszczowo, no to cały progres zostałby wyzerowany. Po prostu byśmy zmarnowali materiały, które tam użyliśmy jako paliwo. Okej. Oczywiście ten torf możemy tak samo położyć jak w przypadku drewna pałowego. Ale kurde, tutaj bym musiał jakoś zwiększyć naszą chatę. Co raczej będzie dość dużym wyzwaniem. Co ja mogę tutaj odnieść? Może najpierw glinę. Nie to, a chciałbym wytworzyć kolejny koszyczek. Proszę. Mamy to. Teraz trochę ziemi. Nawet bym tak to zrobił. Bardziej bezpieczniej. A też może nawet efektywniej, jeśli mowa o powiększeniu naszej chatki.
Jak mówiłem, nie mogę to nazwać pełnoprawnym domem, tylko zwykła ziemianka. Ale później użyjemy materiały lepszej jakości i wtedy może kiedyś w końcu uda nam się to nazwać prawdziwym domem. Dobra, czyli chyba była taka receptura na ziemię. Dokładnie. Czyli 30 sztuk wytworzymy. No zawsze to coś. Chociażby na dom wystarczy, aby go powiększyć. Hop. Hop. No bo troszkę to się poprawiło. Tyle. No bo na razie to powinno mi wystarczyć. Teraz tu zbierzemy trawę. Oczywiście też tym wcześniej zaczniemy uprawy, tym lepiej dla nas, bo zawsze już będziemy mieli już jakieś źródło pożywienia. I tak, trochę tej trawy, czyli znowu robimy to samo. Jeszcze raz. Ok, 60 sztuk będziemy mieli. Czyli bardzo ładnie. I jak to będzie wyglądać? Może bym właśnie tutaj już ukończył po tej stronie? Nie! I cholera jasna. No i stracimy pochodnie. Będę musiał z powrotem zapalić. Ok, może troszkę bym zmniejszył te poletko, chociażby do tego poziomu. To bym troszkę wykopał jeszcze. A to tutaj jeszcze trochę i dojrzeje ten mlen. To też fajnie. O, proszę bardzo. Dobra, już obszar pod naszą farmę mamy. Jeszcze została ostatnia kwestia, czyli zrobienie płotu. Czyli będę musiał jeszcze znowu pokopać. Ale żeby wyrąbać troszkę drewna. I tak, cegłę torfową odłożymy może nawet tutaj? Proszę bardzo. I tak, to jest godzina 13, no to mamy jeszcze sporo czasu. I tak, wyrąbać drewno. Może takie troszkę większe drzewo, jak na przykład te brzozowe. Będzie idealne. I może troszkę patyków spadnie przy okazji. Ile mamy? 13. No, niespecjalnie dużo, ale zawsze coś. Ja widzę o to, że zaraz się zepsuje. Nasza siekiera, więc już przygotuję kolejną. Już tak w zapasie. I tak. Jeden patyk i mamy kolejny topór już w zapasie. No to dokończymy te narzędzie. Nie chciałem się spytać, dlaczego ty latasz, no ale dobra. A gdzie to?
Czy mamy jeszcze gdzieś tutaj takie brzozowe drzewo? Bo skoro będę skupiał się na tym, no to chciałbym już to wykorzystać. Może gdzieś tutaj? Brzoza jakaś? Bardzo dużo kroików. No to cieszy mnie to, że chociaż będziemy mieli łatwe źródło pożywienia, jeśli mowa o mięso. Kłód. No to niby mamy stak. A ja mam patyków. Nie za specjalnie dużo. No też już tak wszystkie te krzaczki rozwalam, bo tak będzie szybciej. Bo nie chcę mi się każdego krzaczka przyglądać się, czy ma w sobie patyki. To by za dużo nam czasu zabrało. A przy okazji, jak mówiłem, oczyszczamy obszar. O, a to oczywiście lata w powietrzu. Także magic. I tak, więc przewodnik przetrwania, płot. I na przykład z tym brzozy, aha, topór, patyki i kłoda. O, może nawet nam wystarczy. A jeszcze jest chyba furtka. Tylko czy jest z ociosanego? Jest. Tylko potrzebujemy jeszcze brzozy. Tylko skąd mogę ją wziąć? Świniak się wkurzył? Ojoj. No to może dobra, może z tego klonu wykorzystam. A nie, czekajcie, przecież mam. Tylko chyba patyków nie będę miał. No, patyków nie mam. Czyli to bierzemy. Chyba ja coś zrobiłem źle? Nie, dobrze. I chyba nie mam miejsca. Bo mam kurde jakieś tutaj brzozę. A więc tak, wejście do naszej farmy będzie od tej strony. To oczywiście pięknie to nie wygląda, no ale na początek powinno to wystarczyć. No, nawet nam wystarczy to spokojnie. Jeszcze tylko od tej strony. No i trzeba liczyć oczywiście już na więcej czarnoziemu, albo więcej gleby średniej jakości. Czy tam żyzności. Nawet te itemki mogę odnieść. Chociażby nawet tutaj. Jeszcze świniaka było słychać. I jeszcze wytworzymy motykę, bo raczej powinno się dać, oczywiście. Motykę, bierzemy patyk, bierzemy to i mamy motykę. Więc jakich nasion mamy najwięcej? Mamy najwięcej żyta, no to mogę wziąć sobie żyto, mogę wziąć jeszcze rzepę.
Jak to działa? Już wam pokazuję, tylko najpierw musimy oczyścić ten obszar i pamiętajcie, jak macie farmę i widzicie trawę, od razu usuwajcie, ponieważ królyki respią się tam, gdzie jest trawa. Więc w przypadku, gdybym zostawił chociażby nawet jedną trawę, no to jest ryzyko, że królik się tutaj zespi i zje nam całe plony. Więc to też jest bardzo ważne, aby cały czas usuwać, i na bieżąco trzeba usuwać po prostu trawę. A my sobie przy okazji bierzemy troszkę tej suchej trawy. I zawsze na plusie. O, i nawet idealnie mi się skończył już nóż. A dobrze, że mam w zapasie jeszcze. Czyli to już jest ogarnięte. Używam teraz motyki. Tutaj myślę, że będzie żyto, więc trzeba najpierw zaorać. Tutaj mamy różne składniki, jak na przykład N to było azot, potas. Dobrze mówię? N to był azot. Chyba to był potas. I K. Albo już chyba. Może dobra, na razie nie będę to tłumaczył, bo jeszcze źle coś powiem i miał okrzyczycie, to po prostu takim prostym językiem. Ten nasion wymaga składnik N, czyli to na pewno powinno być ten azot. Tak myślę. Tak, to na pewno powinien być azot. No i oczywiście tak, on wymaga oczywiście 40 jakby składników odżywczych, no to czarnoziem idealnie to jakby dostarcza. Gdyby mu zabrakło, no to ta roślina oczywiście by nie wyrosła, albo by wyrosła, jakby to powiedzieć, upośledzona, czyli byśmy mieli mniejsze zbiory. Więc to też jest bardzo ważne i też tutaj trzeba stosować technikę płodozmianu. Czyli jak tutaj były na azot, to później musimy zasadzić inną roślinę, która nie jest na przykład na azot, tylko na coś innego. Więc to też jest bardzo fajna mechanika w tej grze. No i po prostu sadzimy teraz jak w typowym Minecrafcie. O, proszę bardzo. A tutaj będzie rzepa. Może nawet będę dał tutaj już. To bym wykorzystał całkowicie te poletko. No i dobra, mamy już podstawowe uprawy. Jeszcze bym tutaj sprawdził, czy. A, może od razu bym zapalił w końcu tą pochodnię. Bo troszkę tak szkoda. O, proszę bardzo. I mamy jeszcze jakieś tutaj nasionka? A która jest godzina? 18. Jeszcze mogę jakby popracować. A, mam troszkę orkiszu, mam jeszcze trochę więcej rzepy. I mam jeszcze te nasiona lnu. A więc tak, rzepa, orkisz i jeszcze len. Okej, wszystko mamy. I na razie może to tyle. To tylko jagódki zjem do końca. I została tylko nam rzepa. To jeszcze jak jest nie do końca aż tak ciemno, to jeszcze ja bym troszkę zdobył patyków. Przy okazji od razu to wykopiemy. Ja mam patyków 18, no jeszcze bym więcej zebrał. Jeszcze jest czas.
A, to są kury. To są nasze kurki. Oczywiście w późniejszym etapie i tak będę musiał powiększyć ten tutaj płotek, ponieważ jak zaczną pojawią się opady śniegu, no to zwierzęta mogą być troszeczkę jakby na wyższym klocku i przez to przykładowo królik może to przeskoczyć. O, patrzcie, patrzcie, jaki żarłok. O, zauważy mnie. Albo zauważy już moją włócznię. No i też taka forma może być jako idealny magnes na króliki, czyli jeszcze łatwiejszy dostęp do mięsa. A w kolejnym odcinku to już myślę, że zajmiemy się już pierwszym etapem wytwarzania ceramiki. Już tam pierwsze naczynka wytworzymy. A może nawet bym dorzucił... ten mój zec kochany. Może gdyby wszedł do wody, to byłoby łatwiej go zbambuczyć. Ale chyba nie w tym przypadku. O, udało mi się go walnąć, tylko muszę teraz to schować, bo wpadł mi do wody. No bo to jeszcze mamy mięso. I może nawet dzisiaj je upieczymy. O, troszkę mięsa. O, i mamy pierwszą skórę naszą. Bo pochody już mogę wyciągnąć i chyba już będziemy wracać do naszego, znaczy do naszej ziemianki. Tylko bym jeszcze ją zablokował, abyśmy nie mieli żadnego gościa. Tego raczej wolałbym uniknąć. O, dobra, jakoś tak to będziemy robić. Czyli to mogę schować. Tak, mamy to mięsko. Użyjemy do tego drewna opałowego. Aby to rozpalić. I tak. A tutaj właśnie taka ciekawostka, że jak wkładamy tutaj mięsko na przykład, no to widać jakby było wbity na patyku. Także też fajnie. I jeszcze do tego musimy rozpalić to. No i proszę bardzo. O, to może już skórę tutaj schowam. I też od przyszłego odcinka to na pewno bardziej zaczniemy, no, zdobywać więcej orzypałek, aby jeszcze więcej takich koszyczków wytworzyć. No, to jak troszeczkę powiększyliśmy ten domek, to już raczej jest trochę bardziej przytulny niż wcześniej, że było takie miejsce klaustrofobiczne. Ale teraz już jest trochę lepiej. No dobra, także myślę, że chyba na ten dzisiejszy odcinek to tyle, także ja już tutaj z wami się pożegnam. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz, jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek, także trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia, cześć.